uśmiechnięty od ucha do ucha, ale są powody. To był naprawdę dobry dzień. Twoje wrażenia, Piotrze? Tak, bardzo, bardzo jestem zadowolony, szczęśliwy ze swojej pracy dzisiejszej. Dużo radości mi to sprawiało, także cieszę się bardzo. 162 metry i 129 te skoki, gdybyś mógł o nich opowiedzieć. Plusy, a może jeszcze jakieś minusy byś wynalazł? Można powiedzieć, no tak jak wczoraj mówiłem, że chciałbym skakać takie skoki, jakie mnie stać. No stać mnie było na takie. Pierwszy był dobry, drugi był ciutkę lepszy. Także myślę, że cieszę się z tego, że fajnie mi się skakało. Czujesz, że się rozkręcasz? Raczej chcę po prostu skakać to, co umiem, a to wiadomo, rozkręcanie no to przychodzi, można powiedzieć, z czasem, wiadomo, no różnie to bywa, ale mam nadzieję, że się będę rozkręcał z konkursu na konkurs. Nauczyłeś się wyłączać i nie stwarzać na sobie ciśnienia, żeby za dużo nie myśleć o, nie wiem, o wyniku, tylko żeby się tym bawić, bo ty mówiłeś, że w tym sezonie chodzi ci o to, żeby wróciła ta radość ze skakania. Na pewno bardzo, bardzo fajnie mi się to dzisiaj udało. Byłem bardzo fajnie zrelaksowany u góry. I w zasadzie skoncentrowany, tak można powiedzieć, takie połączenie trochę, bo tak czasem mi brakowało właśnie jednego, czasem drugiego, a dzisiaj było jedno i drugie. I fajnie to zadziałało. Czarny kombinezon, to może jednak będziesz czarnym koniem turnieju. Nie wyglądam zdecydowanie na konia. Będziesz się tego trzymał? Tak. Słuchaj. Może na osła trochę, ale na konia nie. Słuchaj, a terapię z osłami jeszcze masz? Od czasu do czasu bywasz, czy już odpuściłeś? No byłem 2 dni temu. A proszę, i co, już się słuchają te osły całkowicie ciebie? No czasem słuchają, ale czasem jeszcze nie. Ale pracuję nad tym, żeby słuchały. Dobra, w jakich skarpetkach dzisiaj skakałeś? Z dynamitem. W gapa w jakich skarpetkach będziesz skakać? Z dynamitem. Czyli nie będziesz prał, nie będziesz zmieniał? Nie. Słuchaj, a z tymi skarpetkami, bo to jest jakiś nowum w tym sezonie, bo ty masz jeszcze w papryki, tak? W gitary. Jakie jeszcze masz na kolejne części sezonu przygotowane warianty artystyczne, o? To się okaże, wszystko. Wszystko po kolei, na razie jest dynamit. Dobra, i ostatnia rzecz. Fajna scena, bo po twoim skoku, zdaje się, Kamil Stoch otworzył ci bramę. Zanotowałeś to? Tak. No, Kamil pogratulował mi, później razem z Kamilem pogratulowaliśmy Dawidowi. Także no, jesteśmy drużyną i pracujemy na całą drużynę. Cieszyliśmy się bardzo z podium, bo mamy podium znowu, także Dawida, także no to jest dla drużyny super. Nie zawracam gitary, wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, pozdrawiam.